Ponad 50% Polaków nie posiada żadnych oszczędności. Choć już dziś wiadomo, że dzisiejsi 20-latkowie bądź 30-latkowie w momencie przejścia na emeryturę otrzymają tak naprawdę tylko 30% ostatniego swojego wynagrodzenia. No, do tej pory cały czas nic z tym tematem w przestrzeni społecznej się za wiele nie dzieje. To, co cieszy, to to, że roczniki między 80 a 85 coraz częściej zaczynają interesować się finansami i coraz częściej próbują również swoich sił inwestycyjnych, komentując to nawet na portalach społecznościowych, bądź też tworząc blogi dotyczące finansów. Czyli można mówić tutaj o takiej modzie na inwestowanie, czy modzie na pomnażanie oszczędności. Te najbardziej oglądane blogi czy strony internetowe, no, miesięcznie wyświetleń potrafią posiadać nawet kilkaset tysięcy. To pokazuje, że im młodsze społeczeństwo, tym dużo większą wagę przykłada do swojego portfela, do swoich oszczędności oraz do pomnażania tych oszczędności. Wiadomo, że moda jest wszechobecna w naszej przestrzeni życiowej. Niemniej jednak należy zadać sobie pytanie, czy inwestowanie można nazwać również modą, ponieważ inwestowanie to bardziej strategia. Oczywiście również możemy podawać wiele przykładów funduszy inwestycyjnych, czy też aktywów, na których moda była, czyli była moda na fundusze surowcowe, była moda na fundusze nowych technologii, była moda na fundusze firm, które dopiero rozpoczynają działalność, czyli tak zwanych startupów, moda na fundusze walutowe, no i wiele, wiele innych. Pytanie tylko, czy tak jak wcześniej wspomniałem, można nazwać to modą, ponieważ ludzie, którzy korzystali z tego typu produktów, no niejednokrotnie również się na nich zawiedli. Osoby, które zarządzają finansami, osoby, które zarządzają aktywami, wiedzą, że najważniejsza jest jednak strategia, nie moda. I idąc tym kierunkiem, idąc kierunkiem strategicznym, te osoby są kilka kroków do przodu przed tymi, którzy jeszcze nie zaczęli w ogóle interesować się tematem pomnażania środków na zasadzie funduszy inwestycyjnych. Dlatego warto korzystać z wiedzy takich osób, które nie kierują się modą, a raczej budują strategie inwestycyjne.